uważają, ale zanim powiemy o nagrodach, a będziemy o nich naprawdę dużo mówić, bo przecież będziemy losować szczęśliwców, pragnę przypomnieć takie najważniejsze punkty regulaminu, punkty loterii. Szanowni Państwo, www.loteria.kawotrade.pl. Warto zapamiętać ten adres, bo tam znajduje się szczegółowy, pełny regulamin naszej loterii. A ja w punktach już Państwu mówię, na czym polega ta loteria i kto może wziąć udział w tej loterii. Przede wszystkim osoby, które kupiły towary za minimum 500 zł netto, czyli 615 zł brutto. I są to towary marki Amos i Fiorello. Musi być ten zakup udokumentowany fakturą VAT. To jest bardzo ważny, niezbędny element naszej loterii. Albo rachunek imienny na kwotę właśnie 500 zł netto, albo 615 zł brutto. Ważna informacja, na jedną fakturę można wysłać tylko i wyłącznie jedną kartę zgłoszeniową. To jest bardzo ważna informacja. I osoby, które nie wygrały w poprzedniej loterii, mają szansę na wylosowanie nagród też w dzisiejszym losowaniu. Tutaj po lewej, po Państwa prawej stronie, zaraz obok nagród, znajdują się te losy, które już podczas dwóch poprzednich loterii przerzuciliśmy do tej urny. No i one się tutaj znajdują, czekają na kolejne losowania. O kolejnych losowaniach, o tym finałowym jeszcze będę mówić, a tymczasem też pragnę wspomnieć, że faktury VAT są już zweryfikowane. Oznacza to, że w tej oto urnie, już tutaj otwartej, z której będziemy losować naszych szczęśliwców, mamy już faktury wylosowane. Mamy już faktury zweryfikowane. Ale może się tak zdarzyć, że jakaś firma pojawi się podczas losowania 2-3 razy. Były takie sytuacje. Oczywiście to jest jak najbardziej zgodne z regulaminem, ponieważ każda z tych firm zrobiła zakupy za minimum 500 zł netto na każdą kolejną fakturę. Czyli każda faktura była właśnie na kwotę 500 zł netto minimum. Były takie sytuacje. Dzisiaj prawdopodobnie też się takie sytuacje znajdą. O czym jeszcze nie powiedziałem, a o czym powinienem powiedzieć, czy są takie informacje jeszcze? Pani Beato, oddaję głos. Wylosujemy również jeszcze pięciu laureatów rezerwowych na wypadek, gdyby nasi laureaci docelowi nie spełnili warunków regulaminu. Jak również chciałam tylko skorygować tą informację, że te kupony, które tutaj Państwo widzicie w urnie obok, pochodzą nie z poprzednich loterii, tylko z poprzednich losowań. To tylko tyle. Tak, też na L, a jednak wszystko musi być zgodne z literą prawa. Ja dziękuję bardzo za poprawę błędu, przyznaję się do tego oczywiście, jak najbardziej. Szanowni Państwo, wyniki poszczególnych losowań będą udostępnione na stronie loterii, o której już mówiłem. To jest www.loteria.kawotrade.pl. W ciągu 2 dni roboczych od każdego losowania wyniki oczywiście się pojawią, a warunkiem odbioru nagrody jest przesłanie na adres loteria@iwentariat.pl w ciągu 7 dni roboczych przez laureata skanu faktury albo rachunku, który dokumentuje zakup promocyjny, który upoważnia z kolei do udziału w loterii. O tym będziemy mówić, o tym będziemy przypominać, bo to jest zapisane w regulaminie i to jest niezbędne, żeby otrzymać jedną z tych wielu pięknych nagród. A teraz właśnie już o nagrodach. Nagrody się nie zmieniają, czyli tak jak podczas kolejnego i pierwszego, poprzedniego i pierwszego losowania, nagrody są identyczne. Telewizor LCD w ilości 5 sztuk, tablet iPad mini też w ilości 5 sztuk, iPod Nano w ilości 5 sztuk oraz bony do realizacji w biurze firmy Kawotrade w Krakowie albo w Katowicach w ilości 50 sztuk o wartości 123 zł brutto każdy, czyli tak naprawdę to jest 100 zł netto. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o nagrody. No i drogie panie, możemy już chyba zacząć losowanie, tak? Tak, tak? Możemy. W takim razie zaczynamy od telewizorów. Tak. Zaczynamy od telewizorów. Zaczynamy z takiego ciężkiego kalibra. I proszę Państwa, w takim razie będzie losowanie. Te
losy, te zgłoszenia będą trafiały do naszego sekretarza, którego nie przedstawiłem. Jest z nami też Kuba Siebrawski, którego nie widać, ale który notuje wszystko dokładnie w komputerze. No to co? Zaczynamy w takim razie losowanie. I ja czytam, gratulujemy. PH Bertus Katarzyna Sobańska z Poznania. To jest pierwszy telewizor LCD. Ilość tych telewizorów 5, czyli już jeden pojedzie kurierem do Poznania. Zobaczymy, gdzie trafią kolejne. A taki telewizor kosztuje 999 zł brutto. Bardzo proszę. I przekazuję w takim razie do naszego sekretarza. On już w tym momencie zamieści nazwisko laureata w naszym protokole tam w komputerze. I teraz kolejne losowanie. Emocje już bardzo wielkie, bo to te pierwsze, najcenniejsze nagrody. 999 zł brutto Samsung LED TV 32 cale. Firma ABC, Jacek Kofin, Andrzej Koliński, Zofia Kolińska, spółka jawna z Krakowa. Gratulujemy bardzo serdecznie. W tym momencie pani Beata właśnie wpisuje nazwisko laureata, laureatów firmy, spółki tutaj w protokół, no i później to jest przenoszone na komputer. Tak to wygląda. Już drugi telewizor rozdany. Pora na trzeci. Tak więc możemy losować. Szkoda, że nie widzimy Państwa reakcji, no ale mam nadzieję, że jest euforia. A jeżeli komuś się może uda nagrać taką euforię podczas losowania, to też czekamy. Można przesłać do nas film. Można się podzielić oczywiście tym filmem. Jest z nami szczęśliwa Aga Śliwińscy, spółka jawna. Aga Śliwińscy, spółka jawna z Radomia. Gratulujemy. Już trzeci telewizor i za chwileczkę będzie czwarty i piąty. Na razie się firmy nie powtarzają. To chyba... Co? Dobrze, tak mi się wydaje, szczególnie przy tych nagrodach, które no, są wartościowe. 999 zł brutto, mamy bony za 100 zł, to jest inna wartość, dlatego no, mam nadzieję, że pani ma szczęśliwą rękę, że teraz kolejna osoba zupełnie z innego regionu Polski, czwarty telewizor. Zobaczymy, dokąd pojedzie. Artim spółka ZO. Artim spółka ZO, gratulujemy Opole. To już czwarty telewizor, a później kolejne nagrody też cenne, bo może ktoś ma telewizor, może ktoś pójdzie na inną nagrodę. A jakże? Jest dzisiaj szansa. No i w takim razie piąty, ostatni telewizor. AZ Załęcka Anna, Załęcki Andrzej, spółka jawna Zamość. Gratulujemy. Czyli w różne strony Polski te telewizory pojadą. Mam nadzieję, że się Państwo cieszycie, że Państwo oglądacie. Przypominam,
trzeba przesłać oczywiście skan faktury rachunku na maila, którego będę jeszcze podawać. To wszystko jest w regulaminie. Proszę bardzo. No i jesteśmy już po pierwszym losowaniu pierwszych nagród. Przechodzimy do kolejnego losowania. Kolejne nagrody to tablet iPad mini, też ilość 5 sztuk o wartości 999 zł brutto każdy. Tablet iPad mini. Tak więc zapraszam do losowania. Senex, Dariusz Sendur, Agnieszka Sendur, Kraków. Gratuluję. Tablet iPad mini. Niektóre nazwy firm już pamiętamy. Te firmy już brały udział w poprzednim losowaniu. Udało się. Teraz oczywiście też mają do tego prawo, bo dograły kolejnych zakupów na kwotę minimum 500 zł netto. Przypomnę, to muszą być produkty firmy Amos albo Fiorello. No i zapraszam do kolejnego losowania. Gratulujemy. Firma handlowa Koral Łukowiec Przemysław. Gratulujemy. iPady mini widać oczywiście, one są ustawione w ilości 5 sztuk, zaraz na 4 telewizorach. Proszę bardzo. Właściwie to wszystkie nagrody widać właśnie po Państwa prawej stronie. No i zapraszam do losowania kolejnego. Szczęśliwca, czy to będzie firma, czy to będzie on, czy to będzie ona, albo oni. Ciekawe, tak jak ktoś ma spółkę w 3 osoby, to jak się podzieli taką nagrodą? Uwaga, firma ABC, Jacek Kofin, Andrzej Kuliński, Zofia Kulińska, spółka jawna z Krakowa. Po raz drugi dzisiaj. Ale tak jak mówiliśmy, to się może zdarzyć. Te faktury są już zweryfikowane, tak więc nie ma takiej potrzeby, żebyśmy je w tym momencie weryfikowali. One są zweryfikowane. No i tutaj wszystko się odbywa zgodnie z literą prawa, zgodnie z regulaminem. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Też przekazuję trzeci tablet. No i pora na czwarty i za chwilę na piąty. Tablet iPad mini. Taki podręczny, zmieści się w torebce. Piękna sprawa. Senex, SC, Dariusz Sendur, Agnieszka Sendur, Kraków. Gratulujemy bardzo serdecznie. To już wiemy, że w takim razie dwa tablety do tej firmy pojadą, no i też telewizor. Tak więc już naprawdę firma się tutaj wzbogaciła o fajne gadżety. To był tablet. Myślałem, że jeszcze telewizor, nie? Czyli dwa tablety. No i piąty teraz tablet, piąty tablet już, iPad mini. Uwaga, uwaga, kto tym razem? Artim SPZO Opole, Artim SPZO Opole, gratulujemy. Szanowni Państwo, losowanie finałowe 16 grudnia. Proszę bardzo. 16 grudnia losowanie finałowe, wtedy do wygrania rower marki Merida w ilości 3 sztuk, a także Opel Astra 7, który jest tutaj widoczny za moimi plecami.
można sprawdzić, można wygooglować, jak wygląda w środku, na zewnątrz. Warto, warto naprawdę być wtedy z nami 16 grudnia. No i szanowni Państwo, jesteśmy po już losowaniach telewizorów, tabletów iPad, no i teraz iPad Nano w ilości 5 sztuk o wartości 729 zł każdy. Zapraszam do losowania. Taki iPod użyteczny na przykład do biegania, można sobie biegać, małe urządzenie, fajne. Hurtownia Marker Maciej Jarkowski z Kalisza, gratulujemy. iPod Nano, przypominam, 5 sztuk również. Potem przejdziemy do losowania bonu o wartości 123 zł brutto, czyli 100 zł netto. Proszę bardzo. No i zapraszam do kolejnego losowania. Zaraz pytam jak za każdym razem, czy ręka już boli, czy nie? Nie, dobrze. Astra Jacek T. Pazik. Astra Jacek T. Pazik z Łomży. Gratulujemy bardzo serdecznie. Firma ABC, Jacek Kofin, Andrzej Kuliński, Zofia Kulińska, spółka Jasna, Kraków. Czyli ta firma trzecia już... Nagroda. Trzecia nagroda. I to był telewizor, jak się nie mylę. I tablet. I teraz iPod. Gratulujemy bardzo serdecznie. Przygotowaliśmy łącznie w tych wszystkich naszych losowaniach 199 nagrod o łącznej wartości 118 355 zł brutto. To taka ciekawostka. Proszę bardzo. Proszę. Tak więc proszę sobie wyobrazić, że pani Ania 199 razy losowała. Jeszcze będzie losować. Do końca tak. 199 razy. Zapraszam do kolejnego losowania. ZPH Alfa Andrzej Komecki z Lublina. Gratulujemy. Chyba się jeszcze ta firma nie pojawiła. Nie pojawiła się jeszcze pierwszy raz, tak więc gratulujemy. To już czwarta nagroda. Przypominam, cały czas w tym momencie losujemy iPod Nano. No i teraz ostatni iPod. Zapraszam do losowania. Artim spółka ZO. Artim spółka ZO Opole. Trzecia nagroda dla tej firmy, tak więc już po raz trzeci gratulujemy. Przypominam, warunkiem uczestnictwa w loterii jest zrobienie zakupów za minimum 500 zł netto. To muszą być produkty firmy Amoz albo Fiorello. Proszę bardzo.
Oraz, tak. Amos oraz Fiorello. Tak, to są oczywiście. No i teraz przechodzimy do losowania bonów, które można zrealizować w biurze firmy Kawu Trend w Krakowie albo w Katowicach. Mamy tych bonów 50, tak samo jak podczas poprzedniego i pierwszego losowania. I każdy z tych bonów ma wartość 123 zł brutto. Zapraszam do losowania. Firma ABC, Jacek Kofin, Andrzej Kuliński, Zofia Kulińska, Spółka Jawna, Kraków. Gratulujemy po raz kolejny. Jeżeli Państwo w tym momencie dołączyli do naszej transmisji na żywo, to przypominam, jeżeli pojawiają się jeszcze raz te same firmy, te same nazwiska, to normalne. Jest to udokumentowane fakturą na różne zakupy. Minimalna wartość takiej faktury to musi być 500 zł netto. Proszę bardzo. Zapraszam do losowania kolejnego bonu. Drugi z 50. Firma ABC, Jacek Kofin, Andrzej Kuliński, Zofia Kulińska, Spółka Jawna, Kraków. Uff, tak, po raz kolejny. Gratulujemy bardzo serdecznie. To kolejny stały klient. Stały zwycięzca. Uśmiechamy się oczywiście. Jest to możliwe, tak jak mówię. Trzeba tylko zrobić zakupy. Uwaga, przekazuję. No i zapraszam do losowania kolejnego zwycięzcy. Wielka loteria urodzinowa. Już po raz trzeci w Krakowie, w tym miejscu, w siedzibie Kawu Trend się spotykamy i losujemy. Astra, Jacek T. Pazik z Łomży. Już dzisiaj wyczytaliśmy te firmy, nazwisko pamiętamy. Po raz kolejny gratulujemy bardzo serdecznie. No i korzystając z okazji, zapraszam 16 grudnia, tutaj właśnie będzie losowanie 3 rowerów marki Merida oraz Opla Astry Sedan. Proszę bardzo. I zapraszam do kolejnego losowania. Patrzę w protokół, to już będzie czwarta nagroda, czwarty bon w wartości 123 zł brutto. Do zrealizowania w Krakowie albo w Katowicach w siedzibie firmy Kawu Trend. Artim spółka ZO z Opola. Czyli znowu stały klient. W ciągu 2 dni roboczych, przypominam, trzeba wysłać skan faktury na nasz adres mailowy. Podaję adres loteria@inwentariat.pl. Proszę bardzo, w ciągu 7 dni. Skan. W ciągu 7 dni roboczych. Tak. Przepraszam, zagalopowałem się. 7 dni roboczych mamy na to, żeby przesłać skan faktury, a 2 dni robocze po wylosowaniu pojawią się wyniki. O to mi chodziło, tak. Zapraszam do kolejnego losowania. Loteria@inwentariat.pl. Loteria@inwentariat.pl. 7 dni roboczych od momentu losowania trzeba przesłać skan faktury. Firma handlowa Kabut, Katarzyna Kambik. Firma handlowa Kabut, Katarzyna Kambik. Gratulujemy. Szczegółowy regulamin tej loterii na www.loteria.kabutrade.pl. Proszę
zapraszam do losowania. Ja tak naprawdę sprawdzałem czujność pani. Komisji. Czujność komisji, żeby komisja nie spała podczas losowania. To tylko ja tutaj wypowiadam się. Nie, no oczywiście mój błąd, ale tak już tutaj panie zweryfikowały, poprawiły. 7 dni roboczych od każdego losowania to jest czas, żeby przesłać fakturę na adres loteria@inwentarz.pl. Jeszcze raz losujemy. Jeszcze raz zbyt panu, tak? Okej, tu widać, ja się zagadałem. Przechwyciłem. Era. Artykuły szkolne, biurowe zabawki. Augustów. Era. Artykuły szkolne, biurowe zabawki. Gratulujemy. Miejscowość Augustów. Proszę bardzo. No i zapraszam do kolejnego losowania. To już będzie w tym momencie zwycięzca numer 7 zwycięzca. Przypominam, cały czas losujemy bony o wartości 123 zł brutto. Taki bon jest widoczny po waszej prawej stronie. Samareks Ryszard Salata, Kraków. Samareks Ryszard Salata, Kraków. Gratulujemy, po raz pierwszy się pojawiła ta firma, tak więc wpisujemy oczywiście wszystko w protokół. Proszę bardzo. I przekazujemy. No i zapraszam do kolejnego losowania. Astra Jacek Pazik, Łomża. Astra Jacek T. Pazik, Łomża. Grudnia, czyli po Mikołajkach się tutaj spotykamy też o godzinie 12, wtedy emocje sięgną zenitu. Proszę bardzo. Dziękuję. Ale mam nadzieję, że teraz też państwo przed komputerami mocno trzymacie kciuki. Zapraszam do losowania. Firma handlowa Ada Ryszard Chojnacki, Sierpc. Miejscowość Sierpc, gratulujemy bardzo serdecznie. Przypominam, te bony są do zrealizowania w siedzibie firmy Kawu Trade albo w Krakowie, tutaj gdzie jesteśmy, tutaj skąd nadajemy audycję naszą na żywo, albo w Katowicach. Proszę bardzo. Zapraszam do kolejnego losowania. Ten samochód, o którym mówiliśmy, ma wartość 53 tysięcy złotych brutto. 53 tysiące złotych brutto. Opel Astra Sena. Za moimi plecami oczywiście na obrazku. Eurotrade spółka ZO SP.K Kraków. Gratulujemy bardzo serdecznie. Jedna piąta nagród. Bonów o wartości 123 zł brutto już za nami. Teraz głosujemy 11 szczęścia.
firma ABC, Jacek Kofin, Andrzej Kuliński, Zofia Kulińska, spółka Jawna Kraków. Gratulujemy. Ta firma chyba dzisiaj jest rekordzistą, jeżeli chodzi o już wylosowane nagrody. Proszę bardzo. Dziękuję. Zapraszam do kolejnego losowania. A ja tylko przypomnę, że w losowaniu, które się odbędzie 16 grudnia, wezmą udział karty przesłane w terminie od 1 października do 6 grudnia. Decyduje data wpływu. Oraz wszystkie karty niewylosowane, nadesłane z poprzednich losowań, a te karty zgłoszenia znajdują się tutaj po prawej stronie, w tej urnie. Pecha Bertus Katarzyna Sobańska, Poznań. Gratulujemy. Czyli do 6 grudnia jeszcze sporo czasu. Przypominam, trzeba zrobić zakupy udokumentowane fakturą o wartości 500 zł netto. To mogą być produkty marki Fiorello albo i Amos. Proszę bardzo. Przekazujemy. Tak jest. I kolejne wysłanie. Szczęśliwca. Gdzie tym razem powędruje bon o wartości 123 zł brutto? Biuro plus B Krępa, W Krępa, spółka Jawna, Zielona Góra. Gratulujemy bardzo serdecznie. www.loteria.kawotrade.pl. Tam Państwo znajdą szczegółowy regulamin, pełen regulamin. My w punktach tak czasami przypominamy, jakie warunki trzeba spełnić, żeby wziąć udział w wielkiej loterii urodzinowej. I zapraszam do kolejnego głosowania. To już będzie teraz 14 bon. Jest tutaj. Hurtownia Marker Maciej Jankowski z Kalisza. Gratulujemy bardzo serdecznie. Dodam tylko, że nagrody są przesyłane przesyłką kurierską w ciągu 14 dni roboczych od każdego losowania. Proszę bardzo. Zapraszam do losowania kolejnego bonu. Kto tym razem się ucieszył z bonu o wartości 100 zł netto? Sprawdzamy, sprawdzamy. Helkra, firma Helkra z Warszawy. Gratulujemy. Przekazuję. No i zapraszam do losowania kolejnego zwycięzcę, szczęśliwca. Do 6 grudnia można korzystać z naszej wielkiej loterii urodzinowej. Do tej daty można robić zakupy. Artim, spółka ZO Opole. Gratulujemy po raz kolejny.
przekazuję. I zapraszam do kolejnego rozsypania. Godzina 12:33. Biuro plus B Krępa, W Krępa, Zielona Góra. Gratulujemy. Kolejne losowanie. Przypominam, 16 grudnia wtedy losowanie rowerów marki Merida. Mamy 3 sztuki takich rowerów i samochodowe marki Opel, to jest Astra Sedan. Uwaga, firma ABC, Jacek Kofin, Andrzej Kuliński, Zofia Kulińska, spółka Jawna, Kraków. Po raz kolejny gratulujemy. No i 16 grudnia spotkamy się też w tym samym miejscu o godzinie 12 w samo południe. No i wtedy właśnie już będzie całkowity szał, emocji sięgną z zenitu, rowery, 3 rowery, samochód. Będzie się działo. A tymczasem też gorąco, bo cały czas mamy losowanie. Zapraszam. Kolejny bon o wartości 123 zł brutto do zrealizowania w siedzibie firmy Kabel Trade w Krakowie albo w Katowicach. ZPK Alfa, Andrzej Komecki, Lublin. Gratulujemy bardzo serdecznie. Proszę bardzo. Zapraszam do kolejnego głosowania. Jeżeli ktoś teraz dołączył, to przypominam, że w ciągu 2 dni roboczych od każdego losowania na stronie www.loteria.kwt.pl pojawiają się wyniki, są one publikowane. Astra Jacek T. Pazik, Łomża. Po raz kolejny gratulujemy. A warunkiem odbioru nagrody jest przesłanie na adres loteria@inwentariat.pl w ciągu 7 dni roboczych przez laureata skanu faktury lub rachunku. Proszę bardzo. Kolejne losowanie. Przypominam także o tych punktach, tych najważniejszych punktach, a pełny regulamin oczywiście na stronie internetowej. W takim razie bardzo dobrze spełnia swoje zadanie, ponieważ zupełnie nie patrzy. Bardzo proszę tylko o dorzucenie tego kuponu, który nam wyleciał, tego losu. Dobrze? Tak. Proszę bardzo. Artim, spółka ZO, Opole. Uwaga, uwaga, proszę bardzo. No i losujemy kolejnego zwycięzcę, szczęśliwca, gdzie tym razem. Która część Polski? Południowa, zachodnia, północna. Sprawdzimy, sprawdzimy.
Tym razem nagroda powędruje do Poznania. Firma PH Bertus Katarzyna Sobańska. PH Bertus Katarzyna Sobańska z Poznania. Pamiętam, jak spotkaliśmy się latem tutaj, było bardzo gorąco. Dzisiaj. Dzisiaj już mamy jesienny klimat, ale tak jest też u nas bardzo gorąco podczas każdego losowania. Zapraszam do losowania kolejnego laureata. Laureatki, laureatów. Czasami kilka osób wchodzi w spółkę. Czasami to jest jedna osoba, czasami dwie, więc różnie bywa. A jak się już Państwo dzielicie nagrodami, no to zostawiamy to Wam, tak naprawdę. Hurtownia Marker Maciej Jankowski, Kalisz. To już 23 bon. Tak, dobrze patrzę. 23 bon o wartości 123 zł brutto. A mamy ich dzisiaj, przypominam, 50. Proszę bardzo. I zapraszam do kolejnego losowania. Firma ABC, Jacek Kofil, Andrzej Kuliński, Zofia Kulińska, spółka jawna Kraków. Już powinienem na pamięć znać całą nazwę tej firmy, bo to już po raz kolejny właśnie ta nagroda trafi do Krakowa. Ale to oczywiście jest możliwe. Można wygrać więcej niż jedną nagrodę pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków regulaminu. Proszę bardzo. Proszę bardzo. No i losujemy dalej, losujemy, nie zwalniamy tempa. Dwudziesty piąty bon przed nami, czyli już połowa. No i tym razem bon pojedzie do Łomży, Astra Jacek T. Pazik. Po raz kolejny, już nie potrafię policzyć, być może więcej niż na palcach jednej ręki powinniśmy liczyć, ale po raz kolejny, kolejny gratuluję bardzo serdecznie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. No i losujemy dalej. Losujemy, losujemy. Nie boli ręka? Jest ok? Wszystko w porządku? Dobrze. Mnie też ręka nie boli, proszę się nie martwić. Wszystko jest wyćwiczone. Senex S.C. Dariusz Cendur, Agnieszka Cendur, Kraków. Ta firma się już też pojawiła u nas dzisiaj podczas losowania, tak więc po raz kolejny gratulujemy bardzo serdecznie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. No i losujemy, losujemy dalej. Opole, Artim, spółka ZO. Też po raz kolejny już gratulujemy. Jeżeli nas Państwo oglądacie, no to jak najbardziej proszę przyjąć gratulacje. Proszę. No i zapraszam do rozmowy.
Tym razem daliśmy 28 bony. Bony można realizować w Krakowie albo w Katowicach, oczywiście w siedzibie firmy Carpool Trade. PH Bertus Katarzyna Sopańska, Poznań. Też po raz kolejny już gratulujemy. Proszę bardzo. I przekazujemy. Dzisiaj wszystko sprawnie nam idzie tak do tej pory, tak więc zapraszam do kolejnego głosowania. Astra, Jacek T. Pazik, Łomża. Gratulujemy po raz kolejny. Przypominam, że w losowaniu, które się odbędzie 16 grudnia, wezmą udział karty przesłane w terminie od 1 października do 6 grudnia. Oraz wszystkie karty, które... Tak, oraz wszystkie karty, które nie zostały wylosowane w poprzednich losowaniach, które się znajdują tutaj po prawej stronie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. I te, które trafią po dzisiejszym losowaniu. Tak, proszę bardzo. Właśnie po to jest pani Bata, żeby naprawiać wszystkie nawet najdrobniejsze błędy, żeby było wszystko wiadomo, żeby wszystko powiedzieć w jednym zdaniu. To ważne, tak. Oczywiście zapraszam do kolejnego losowania. Mamy to Hurtownia Papiernicza Paweł Wysocki. Hurtownia Papiernicza Paweł Wysocki, ty. Proszę bardzo. No i zapraszam do kolejnego losowania. Firma ABC, Jacek Kofin, Andrzej Koliński, Zofia Koliński, Spółka Jawna, Kraków. Gratulujemy. Czyli jeszcze raz, w tym losowaniu, które się odbędzie 16 grudnia, wezmą udział karty przesłane w terminie od 1 października do 6 grudnia. Decyduje data wpływu oraz wszystkie karty niewylosowane, nadesłane z poprzednich losowań, także z dzisiejszego losowania. Tak to wygląda. W pełni ten regulamin na stronie internetowej oczywiście. Proszę. Zapraszam do losowania. Razem się uśmiechnie po drugiej stronie. ZPH Alfa Andrzej Komecki, Lublin. Gratulujemy. www.loteria.kawotrade.pl. Tam znajdą Państwo szczegółowe regulamin. Zapraszam do kolejnego losowania.
Rodana Spółka Zo Kobylanka. Rodana Spółka Zo Kobylanka. Gratulujemy. Żeby wziąć udział w naszej loterii, trzeba dokonać zakupów towarów marki Amos i Fiorello na kwotę minimum 500 zł netto. Proszę. Te towary muszą być oczywiście udokumentowane fakturą VAT albo rachunkiem imiennym. To ważne. Zapraszam do kolejnego głosowania. Astra Jacek T. Pazik Łomża. Duże szczęście, Astra. A za mną też Opel Astra. Czy jak Państwo tyle zgłoszeń przesyłają, to jest większa szansa na wygranie tej nagrody głównej. Proszę bardzo. Uwaga, 35 bon. Losujemy w takim razie zwycięzcę. 123 zł brutto, to jest wartość tego bonu do zrealizowania w Krakowie, w Katowicach, w siedzibie firmy Tabu Trade. Senex S.C. Dariusz Cendur, Agnieszka Cendur, Kraków. Office Star, spółka jawna, Starzyński Andrzej, Starzyńska Katarzyna Racibórz. Gratulujemy. W tak znakomitym gronie spotykamy się średnio co 2 miesiące, drodzy Państwo, bo spotkaliśmy się w czerwcu, w sierpniu oraz teraz 14 października. Będziemy się widzieć też w grudniu, 16 grudnia. Kolejne głosowanie. Biuro plus Jankowscy spółka jawna Toruń. Gratulujemy. Podczas tych 4 losowań łącznie przygotowaliśmy 199 nagród. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I zapraszam do kolejnego losowania. 38 bon. Zbliżamy się do końca. Jeszcze bardzo mocno trzymamy kciuki. Majka 2, Maria Jolanta Gajewska, Wrocław. Gratulujemy. Trzy rowery marki Merida oraz Opel Astra Sedan. Te nagrody są do wygrania, do losowania 16 grudnia. Uwaga, uwaga. No i zapraszam do kolejnego losowania. Gdzie tym razem? W której części Polski się uśmiechnie szczęście komu?
PH Bertus Katarzyna Sobańska, Poznań. Po raz kolejny gratulujemy już. Czterdziesty bon. Zapraszam. 118 359 zł brutto. To jest łączna wartość wszystkich nagród ze wszystkich losowań. No proszę, PH Bertus, Katarzyna Sobańska, Poznań. To jest szczęście, no właśnie. Tak, bo pomimo starań pani, która jest członkiem komisji, naprawdę bardzo dokładnie najpierw miesza wszystkie losy i potem dopiero losuje, to firmy się powtarzają, co oznacza, że biorą udział wielokrotnie w loterii, spełniając warunki regulaminu. Proszę bardzo. Mamy na to żywy dowód właśnie, że im więcej zgłoszeń, tym większa szansa na wygraną. Tak naprawdę, no teraz nie jestem w stanie powiedzieć, ile dana firma, która się już tutaj wiele razy pojawiła, wysłała zgłoszeń, no ale jest ich naprawdę dużo, skoro tak bardzo się szczęście uśmiecha. Zapraszam do kolejnego losowania. Tak więc większa szansa na wygranie niż w tej loterii, gdzie trzeba mieć szóstki. Doskonale wiecie, o czym mówię. Parter Papes, spółka z o.o. Wrocław. Parter Papes albo Papes. Przepraszam, Partner Papes. Tak się czyta, ale nie wiem, czy Papes przypadkiem. Papes. Papes, Papes. Partner Papes, spółka z o.o. Wrocław. No i 42 bon. Zapraszam bardzo do losowania. Już powoli zmierzamy do końca naszego losowania. 50 dzisiaj już bonów, jak chcemy poprzedniej, pierwszego losowania. Tyle samo dzisiaj do bonów na wartości 123 zł losujemy. Świat ucznia Paulina Brzeska, Tuliszków. Gratulujemy, po raz pierwszy dzisiaj. Czyli gdzieś tam głęboko kryją się też inne firmy oczywiście. Czasami na wierzchu, czasami głęboko, no. W różnych miejscach. Ciężko nam dostrzec, bo my tego nie widzimy oczywiście. No i... A ty bardziej gratulujemy, proszę jeszcze. Proszę bardzo. Eurotrade, spółka z o.o. Kraków. Czyli pojawiły się te duże miasta w Polsce, pojawił się Wrocław, Poznań, pojawiło się Opole, ale są też mniejsze miejscowości. Nie ma tak naprawdę reguły. Zapraszam do kolejnego losowania.
Trzeba tylko dać szansę szczęściu. Parrot Line, Łódź, Parrot Line, Łódź, gratulujemy. Po raz pierwszy dzisiaj, to wiemy, pamiętamy, mamy w głowie, które firmy po raz kolejny, a które po raz pierwszy, więc serdecznie gratulujemy. Proszę bardzo. Jest, ok. Zapraszam do losowania. Czterdziesty piąty bon w tym momencie. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, Biuro Land Spółka ZOO Jaworzno. Po raz pierwszy Jaworzno, czyli jakieś, ja wiem, 60 parę kilometrów od Krakowa. Około. Proszę bardzo. Pod warunkiem, że to jest to Jaworzno, o którym pan myśli. No właśnie, bo jest jeszcze inne Jaworzno. Myślę, że kilka co najmniej. Przynajmniej kilka właśnie. Decyduje oczywiście kort pocztowy. Zapraszam do rozwołania. Uwaga, z.p.h, Danrol, Danuta Szymańska, Poznań. Gratuluję. Proszę bardzo. I kolejne losowanie. Firma ABC, Jacek Kofin, Andrzej Kuliński, Zofia Kulińska, Spółka Jawna, Kraków. Czterdziesty siódmy bon, a mamy ich 50, czyli jeszcze 3 przed nami. Proszę bardzo. Zapraszam do losowania. Jest. Księgarnia Aneta Czarniecka, Lubań. Gratulujemy. To są cały czas nasze bony. 123 zł brutto. To jest bon takiej wartości do zrealizowania w Krakowie, w siedzibie KW Trade albo w Katowicach. I zapraszam, przedostatni bon. Do kogo się tym razem uśmiechnie szczęście? Czy to będą osoby, które już tutaj kilkanaście na pewno zgłoszeń wysłały, czy ktoś nowy? To już dwie ostatnie szanse podczas dzisiejszego losowania.
Szanowni Państwo, PHU Monika Henryk Oleszek, Strzelin. Gratulujemy. Po raz pierwszy się pojawiła ta firma, tak więc jeszcze raz serdecznie gratulujemy. No i kto za chwileczkę wylosuje, do kogo się uśmiechnie szczęście, kto się będzie cieszyć z bonu, za chwileczkę zobaczymy. Proszę. Uwaga. No i ostatni raz dzisiaj już pani tutaj wylosuje, ale nie, jeszcze mamy tak. O czymś jeszcze powiem, właśnie, bo to jest ważna informacja. Ostatni raz wylosujemy szczęśliwca. I uwaga, uwaga, kogo my tutaj mamy? ZPH Danro Danuta Szymańska z miejscowości Poznań. Tak. I teraz, Szanowni Państwo, też ważna informacja, to co się w tym momencie odbędzie, to wylosujemy 5 zapasowych zgłoszeń. Gdyby ktoś nie spełnił warunków regulaminu, no to wtedy szanse mają osoby, które za chwileczkę wylosujemy. Nie będziemy odczytywać nazwisk, ani nazw firmy. Proszę bardzo. Nie będziemy odczytywać nazwisk ani nazw firmy, ale to są bony zapasowe. Gdyby się okazało, że jakaś firma, jakaś osoba, która została tutaj dzisiaj wylosowana, nie spełniła warunków regulaminu, o którym tak dużo już mówiliśmy, który jest dostępny na stronie oczywiście, no to wtedy szanse na odebranie nagrody, jednej z wielu tych nagród, ma osoba, która jest na tak zwanej liście rezerwowej. Zapraszamy, 5 losów będziemy w tym momencie rozpoczynać. 5 zgłoszeń. Podczas loterii każde słowo jest ważne. Naprawdę. Mi się tak wydaje, ale naprawdę. Już się panie zajmą tym, żeby wpisać w odpowiednią rubrykę listę rezerwową. A ja tym samym mogę w tym momencie chyba już podsumować dzisiejsze losowanie powolutku. Przechodzę do wpisania. Aha, dobrze, tak, oczywiście do protokołu. Jeszcze chwileczkę. To będziemy, to jeszcze chwileczkę oczywiście. Losujemy sobie jak najbardziej. To ja będę mówić o pogodzie za oknami dzisiaj w Krakowie. Dosyć pochmurno, ale nie będzie pale. Jeżeli ktoś w Krakowie się wybiera na spacer, no to bez parasola dzisiaj, bo na pewno nie będzie padać. Jutro podobno ma padać, ale to w Krakowie, tutaj u nas. Nie wiem jak w Polsce centralnej i północnej, ale wiem, że w weekend ma być ciepło. Nawet powyżej 15 stopni. A jak trochę popada, to będzie można pójść na grzyby sobie w weekend. W sobotę albo w niedzielę. Jest taka możliwość. Każdy może spędzić ten weekend jak tylko chce. Sobota, niedziela, dni wolne. No nie dla każdego, niektórzy pracują, ale... Co? Jeszcze 3 losy. Zazwyczaj można jeszcze 3, proszę bardzo. 3 losy jeszcze, 3 zgłoszenia. Tutaj, tak, już z przyzwyczajenia. Tak, bo chciałem odczytać, a tutaj... Pani oddaje, pani Beacie. Trzecie zgłoszenie. Proszę bardzo. Przekazuję.
ostatnie rezerwowe zgłoszenie. Na wypadek tego, że gdyby jakaś firma, jakaś osoba nie spełniła warunków regulaminu, no to wtedy szanse na nagrodę mają osoby, które znajdują się na tej liście rezerwowej. Szanowny Panie, to chyba pora w takim razie podsumować nasze trzecie losowanie w tym roku w siedzibie KW Trade. Wylosowaliśmy jak zwykle wspaniałe nagrody. Bardzo serdecznie jeszcze raz gratulujemy naszym laureatom. No i przypominam, że w losowaniu, które się odbędzie 16 grudnia 2015 roku, wezmą udział karty przesłane w terminie od 1 października do 6 grudnia 2015 roku. Decyduje w tym momencie data wpływu oraz wszystkie karty niewylosowane, nadesłane z poprzednich losowań, także te, które w dzisiejszym losowaniu tutaj w tej urnie się znalazły, ale nie zostały wylosowane. Wtedy 16 grudnia spotykamy się podczas już wielkiego losowania. Naprawdę rowery marki Merida, 3 sztuki o wartości 2000 zł brutto każdy oraz samochód osobowy Opel Astra Sedan, 53 tysiące zł brutto, to jest wartość tego samochodu. Z ważnych informacji jeszcze przekazuję, że w ciągu 2 dni roboczych od momentu losowania dzisiejszego na stronie www.loteria.kwtrade.pl zostaną opublikowane imiona, nazwiska, miejscowości zamieszkania laureatów, czyli naszych tutaj zwycięzców, szczęśliwców, a warunkiem odbioru nagrody jest przesłanie na adres e-mail loteria@inventariat.pl w ciągu 7 dni roboczych przez laureata skanu faktury lub rachunku dokumentującego zakup promocyjny upoważniający do udziału w loterii. Ten cały regulamin jest dostępny na stronie, przypominam, www.loteria.kwtrade.pl. To tyle, jeżeli chodzi o ważne informacje. Czy Pani ma coś do dodania jeszcze? Ja jedną informację. Nagrody zostaną przesłane pocztą kurierską do laureatów w ciągu 14 dni od momentu przesłania, od momentu losowania. Od momentu losowania, czyli od dziś w ciągu 14 dni laureaci otrzymają nagrody pod warunkiem, że prześlą skan faktury lub rachunku, który upoważnią do udziału w losowaniu. A jak te wszystkie formalne już sprawy zostaną spełnione, no to nic tylko się cieszyć z tych nagród, które tutaj wylosowaliśmy. Bardzo serdecznie dziękujemy. 16 grudnia widzimy się ponownie. Do zobaczenia.